Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol, po urlopie, wypoczęty. Teraz trzeba odpocząć po urlopie z kolei. Odpoczynek The Last of Us 2. Zobaczymy, czy to odpoczniemy, ale ej, zbierając takie zapasy już na dzień dobry, to może będzie fajna przeprawa w sumie. Aha, tylko przez ten cały nadmorski czas i tak dalej straciłem trochę w orientacji, gdzie my jesteśmy, co my robimy. Nie, no dobra, gdzie jesteśmy, co robimy, no mniej więcej to akurat kojarzę, ale tą konkretną lokację, gdzie teraz się udać, czy na górę, czy tam, też w sumie na górę, tego nie wiem. Dobra, ale po pierwsze, co mamy? Bombę? Nie, z tym na pewno nie będę biegał na takim krótkim dystansie, jak tam shotgun. Akurat to pamiętałem, słabo. Dobra, to może łuk jednak faktycznie. Zróbmy z niego użytek. No, są dwie drogi. Ta się wydaje taka mniej oczywista. Chyba, że stąd właśnie przyszliśmy. Ocenimy to po ilości zapasów, które tu leżą. No, takiej szmaty bym nie odpuścił. A i takie szafki. No nie, dobra, czyli jesteśmy na tropie. Jest okej. Okay. Ale coś z tymi orzeczkami trzeba zrobić, o tak nie zostaną przecież. Co tu mogę ulepszyć? Coś tu mogę zrobić? Stworzyć? Szlak, nie. Wszystkiego na maks. Dlatego właśnie biegamy z łukiem. No to skoro nie tak, to może jeszcze tylko dla bezpieczeństwa. Okej, wygląda spoko. Ale właśnie, pytanie, czy jest gdzieś tam ulepszenie, żeby w trybie na słuchu widzieć przedmioty do podniesienia? Bo jeśli tak, to bym to łyknął od razu. A, co też ma, tym może karta? Te papiery to może być bardzo ważna rzecz, ale kto miałby czas czytać? A, no to będą oczywiście, jak tu Piechol nad morzem, kupione 3 nowe książki. Nie wiem, kiedy ja je przeczytam. W sumie jeszcze trochę urlopu jest, ale teraz to was dwa samo się nie przejdzie. Dobra, tylko upewnijmy się, czy tam na pewno nic nie było. Żebyśmy wybrali tą trasę. Nic. Ale cykanie świerszcza. Ej, gdzieś tam się musiał ukryć najwidoczniej. O, wygląda faktycznie jak exit. Można to wyłączyć chyba. Znaczy, ładując checkpoint, wyświetlił się napis Serafici, więc zaraz pewnie ich spotkamy. Coś tak czuję. Ale trzeba się autentycznie cofnąłem. Nie. Lepiej, żebyś tu była, Nora. Znaczy, jesteśmy coraz bliżej. Chyba gdzieś są rzeczy inni Serafici. Coś czuję, że zaraz tutaj wyskoczą po prostu. Gdzieś tam za narożnika, coś ten zeseń. Może lepiej tak w ten sposób, o. Nie, to za każdym razem moim zdaniem wygląda jak gleba po prostu. No ale okej, dobra, jesteśmy coraz bliżej szpitala. Praktycznie już, no, na wyciągnięcie ręki. Tylko trzeba było mieć taką zajebiście długą rękę, oczywiście. Ale stop, Eli, poczekaj chwilkę jeszcze, jeśli mogę cię prosić. Wróć, bo skoro tutaj nikogo nie ma, to może jest coś. Coś do podniesienia. Naboje. Do shotguna bym przytulił. No, z miłą chęcią. Kurde, niestety wygląda na to, że pusto. Chyba, że... Nie, tam się raczej Elin wespnie. Nie, dobra, to skoro tutaj. Tylko taki daszek na tyle fajny, żeby tam się poukrywać przed kimś. Więc może jakaś strzała. Aha. Więc takie buty. No to dobra, przymusowa kąpiel Eli, chyba, że... I czym Nathan Drake? No dobra, trudno. Dobra, Eli mokra, ale... Serafitów dalej nie widać. Z jednej strony to dobrze, z drugiej strony... Gdzieś tu pewnie są, może się ukrywają. Tutaj jest zasadzka. Tamtędy? Czemu by nie, przynajmniej przez suchy ląd. Bo tam byśmy poprawiali się, musieli trochę zmoczyć. Byłem ja zarażeni, czy chlupoczące buty? Nie, chyba Eli po prostu autentycznie chlupocze w butach, więc skradanie powinno być teraz zdecydowanie gorsze. Dobra, rzućmy okiem, czy tam... No tam coś mogło być. Pytanie, co jest lokacją poboczną tutaj? Chyba Weston's Pharmacy, to bym strzelał, ale... Nie wiem, że to jest poboczna lokacja, ale...
Wygląda po prostu jak skarbnica zapasów. I kart. Vatmandar. Chyba dobrze to przeczytałem. Złoczyńca? Strzał? O, oczywiście. Ej, całkiem ten, poważne statcy. Z Neptuna. Piratka. Trafia do XXI wieku. Oferuje wiedzę o przyszłości, zająca pomoc w znalezieniu sposobu na powrót do swoich czasów. Czyli po trupach do celu, nieważne jak, byleby wrócić w swój czas. Tak w tak naprawdę totalnym skrócie, po przeczytaniu trzech części, trzech zdań. Ale czemu wstajesz, że tu się skrada nie bez powodu, Eli? Tom, o dziwnych porach słyszę strzały. Ale właśnie, takie piw-paw, czy takie przelatujące. Z bliznami mieliśmy spotkanie, przypominam, całkiem niedawno. Nie mam tu nikogo, kto by nas ochronił przed tym szalonym kultem. Nie możemy czekać, aż znajdzie nas WLF. Musimy dotrzeć do ich bazy i do nich dołączyć. Zacząłem chować zapasy do sejfu, teraz wychodzę sprawdzić najlepszą trasę. Wrócę jak najszybciej. Bądź ostrożny, MK, Mortal Kombat. Prawie zapomniałam. Kod to 385523. 385523. Ile? Dobra. Jeszcze pamiętam. 385523. Gdzie jest sejf? Tu? A gdzie zarażeni? Jest ławeczka, jest i safe. A czy to jest bezpiecznie? To jest pytanie klucz. Nie wiem, jak długo będę pamiętał kombinację, więc zaryzykujmy. No, 38. 55. 23. No, oby nic złego w środku. 18 dropsów, czy tam suplementów. Czemu nie do shotguna? Kurde. Nie, dobra, ale coś tam się poprawiło. Czy możemy coś ulepszyć? Moment. Ale zaraz, bo tu ktoś faktycznie może być. Zarażony czy nie? Cholera go tam wie, ale... Nie, wygląda, że czysto. Dobra, czyli dobrze obstawiłem, że... Weston's Pharmacy było lokacją poboczną. A, czy coś mogę zrobić? Cokolwiek. Nie. Ale bardzo możliwe, że za te 30 parę mógłbym coś ulepszyć tutaj. To drzewko na maksa, to nie. Szybsze zabijanie z ukrycia, to się może przydać. No, to okej. I to też okej. Nie, dobra, zbieramy. Później się podejmie jakąś tam wiążącą decyzję odnośnie suplementów. No właśnie, a ilość śrubek? Tu ławeczka, też warto. Aha, będziemy ulepszyć łuk. Więc coś tutaj mogę. Szybko strzelność shotguna. Nie, dziękuję. Szybko strzelność... nie, tak na moje... Serio, za każdym razem szybko strzelność. No chyba, że w łuku. O, to by było w miarę, jeszcze powiedzmy. Ale w każdej innej broni... No nieopłacalne. Marnujesz szybciej amunicję. Nic więcej. Nie ma pożytku z tego. Lepsze, celniejsze strzały. Czyli tam powiedzmy o, w stabilność broni, w obrażenia. Oczywiście ten, pojemność przede wszystkim. No nie, dobra. Czyli wynika z tego, że póki co nic. Nic dla mnie. Zwłaszcza, że stabilność broni mogę sobie polepszyć po prostu biorąc suple. Okej, ale buteleczki czy mi... kolejne dropsy. Ej, czy właśnie rozmawialiśmy o 40 i mam troszkę... więcej możliwości już, dobra. To oczywiście, że nie. No. Dobra. Jak najbardziej. Później więcej min pułapek. A tworzenie, czyli ja będę mógł podkładać jak zawodowy saper. Też dobrze. Ej, czemu tu nie przeładowane? Tak brzydko. Czemu ja się skradam? To już przecież chwilę temu byłem. Chyba oczyszczone. Przynajmniej powinno być. Nie, właśnie, nie, totalnie, nie. Przecież to tam weszliśmy. Tutaj nie, tu nowe rzeczy same. Dobra, najpierw to zobaczmy, czy coś tutaj może, jakoś coś? Nie. Ale? Jakieś tam złowrogie dźwięki. Znowu jakieś świerszcze. Nie, może zły wybór? Zbyt dużo strzałów wszelakich, wszędzie, żeby nie zacząć z nich korzystać wreszcie.
ale efekt opadania strzały, no to też będę musiał opanować. Będzie pewnie parę chybionych strzał. Ja oczywiście najpierw w tą stronę, czyli nic nie pominąłem. O, już myślałem, że ślady krwi, ale to tylko czerwony lakier na ciężarówce. Ej, ambulans. No to warto. Ej, takie rzeczy zawsze warto otworzyć. No tam suplementy mogą być w setkach. Ale nie. Tu na przystanku. Ludzie będą zostawiać różne rzeczy na przystankach. Telefony, książki, portfele. A tutaj może suplementy albo śrubki. Nie, dobra, wygląda na to, że nic. No to lecimy. Na spotkanie z przeznaczeniem, ale co jest przeznaczeniem Eli? Zemsta? Czyżby? Ale inaczej, mam nadzieję, że jeżeli Naughty Dog będzie pracował nad The Last of Us Part 3, to może to będzie prequel? Jakieś losy Joela przed tym, jak został szabrownikiem, ogólnie stał się tym, kim jest, tuż po tym, jak zginęła Sara, bodajże? Sara, córka? Ej, dobra, ale teraz... rozkmina, ale... Tak, chyba tutaj. Czyli mają motorówkę? Udało się ją znaleźć. Ulala. Dobra, coraz bliżej Isaaca. Coraz bliżej, ej. Nie tu? Czy czas zanurkować? No, gdzieś jestem. O, i widzę to kółeczko, oj, widzę. Co to jest? O, przyciśniesz się. Zaklinować się pod wodą to nie jest nigdy dobry pomysł. Czy to jest człowiek? Aha, to jest tak po prostu siedzący sobie człowiek. Więc serio, chyba pod wodą będzie bezpieczniej. Ja bym miał się odwrócić. No, niesłyszalna. Oj. Morda w kubeł. Ręce. Ale jaka muzyka w ogóle? Już. Spokojnie. Znasz Noranga, daj. Znam, tak. Gdzie ona jest? W szpitalu. Gdzie w szpitalu? Sprawdzają górne piętra. Tam się kręci. Oj. Ups. Czemu gra na Vicie? Czy to była PlayStation Vita? Ej, no zawijaj to do plecaka, no przecież zawsze marzyłaś o czymś takim, lepszej okazji nie będzie, bierz to! To... bierz... Eli... No jeszcze na save'ie czyimś już mogła pograć nawet. No... no... Eli... No dobra, naboje, no chociaż to, no chociaż coś, ale... I śrubki, dobra, też przydatne, ale... No aż się prosi, Eli... Ja wiem, że zemsta zemstą, no ale... dobra. Może jestem jakiś nieczuły po prostu, może tuż po morderstwie jakoś nie myślałbym o tym, żeby podnieść sobie PlayStation Vita. Od, w sumie, osoby, którą zabiłem, no w sumie... Powinienem się troszeczkę Eli nie dziwić, a jednak się dziwi. Przecież to nie jest jej pierwsze morderstwo. No ale chyba pierwszy, gdzie przytrzymałem kogoś na ostrzu noża. No bo wcześniej to raczej za każdym razem dziob w szyję i po wszystkim. Im szybciej, tym lepiej. Nie ma co tam się zagłębiać w szczegóły. Co najwyżej warto zagłębić się nożem w gardło. No dobra, to wygląda rzeczysto. Max wszystkiego. Nawet nie ma co zaglądać w moje zapasy. No, uzupełniłbym moje zapasy o PlayStation Vita serię. Co za gierka? Ej, czy to nie jest... Hotline Miami przypadkiem? I czy to faktycznie nie jest PS Vita? No oczywiście, że to jest PS Vita. I tak, to jest Hotline Miami, tylko nie wiem... No nie no, oczywiście śmierć, no bo... Inaczej tu mamy powód tuż obok. W Hotline Miami no nie można grać martwym. Się ginie od razu. No ale dobra, no skoro tak, nie no, nie będę strzelał od Vity, no. To byłaby profanacja troszeczkę. No i w sumie strzelać do martwego, to jak palność do zombie, nie? Teraz, w obecnej sytuacji.
Ej, dobra, faktycznie, ja mam na to naboje. Sorry. Dobra, no to całe skradanie szlak trafił. Ale gdzieś ten nabój tutaj znajdę. Nie, po prostu, czyli co, jest dziura, czy nie ma dziury? No jak, ej, niezniszczalna wita, no Eli, bierz to. No bierz to, serio, kurde, ja bym się tym od pocisków zasłaniał. A, tutaj tylko jeden, no dobra, to za bardzo poszalałem z tematem. Ups, ale spokojnie, coś tam podniesiemy na pewno. Dobra, może teraz, no już też oczywiście wyciąganie łuku tutaj jest totalnie bez sensu, poszły dwa pociski z karabiny myśliwskiego. Ale oni nie słyszeli, spoko. Dobrze, dziewczyna czeka na mnie w bazie. Ja sobie robisz, znowu jesteś z Joe w oddziale? Muszę iść na górę. Słuchaj, jesteśmy skuteczne. No pewnie, że tak. A, to nie fair. Ups. Mówię ci, zwiąż się z żołnierzem. Warty przestają być wtedy nudne. Jasne. Wezmę to pod uwagę. Dobra, który pierwszy ginie? Kurwa. A, chyba ten. Blizny są chyba coraz bliżej. Mam nadzieję, że to nasi wybijają tych czubków. Hej, słyszałeś, czemu wzywają nas do bazy? Podsłuchajmy. Chcę odbić całe Śródmieście. Oj, tam na górze jeszcze jeden. Ej, ale... Nie ma opcji. Nie po ostatniej akcji. Alan! Atakują nas! Czy widziała? Strzelają stamtąd! O, tą strzałę sobie wyciągnę. Ups. Ale jednak ktoś to widział. No, no. No, pani się troszeczkę bardziej wychyli. Albo nie było takiej konieczności. Jezu, ja przepraszam. Oj, oj, oj. W co ja musiałem trafić? Ojej, a tu idzie... A, tutaj przebiegła Mendo, no. No, strzał w brzuch, no. Oj, pudło. O, dobry unik, Eli. Pies? Gdzie jest ten pies? Ej, nie wiem, jak to zrobić, ale... Dzina! Dobra, no cóż, maczetą go. Oj, jakby mi pozwoliła. Ej, bo i zaraz zginie. Dobra, atak na psa. Nie! No, no zaraz go... Kurde. Azor jeszcze. Dobra, to zaraz Ej zgarnie śmiercionośną kulkę. Szybko. Może mi pozwoli. Czas. Dobra, ciut niewidoczny. Ciut. Ale sporo ich tu było. Zmarnowałem tłumik, ale to spokojnie. No i... Może koktajl? No nawet nie widzę, gdzie poleci. No może nawet tak się uda, po cichu. Oho. Może to było warte zachodu, żeby rzucić ten koktajl. Jest tylko jeden jeszcze z tego, co widzę. No a z takim, co sobie poradzili my. Ja serio, wygląda, że jeden. Ale poszedł kawałek dalej, kurde, żeby gdzieś tam na górę nie wszedł i mnie zobaczy zaraz. O, jest i drugi, czy to jest ten sam? Tam jeszcze następny, kurde. A tam daleko. No, wydaje mi się, żeby to można było zrobić po cichu. Raczej by się udało. Tam przeczesuje cholera wie co, a tu chyba nikt nie idzie. Dobra, na szybko. No jest sam, wypuścił się, o, jeszcze w wysoką trawę. Jaki błąd. Oj, 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 oj. Dobra, po nim. Martwy będzie najcichszy.
Dobra, warto już zmienić. Aha, chyba tak, dobra. Cyk. Zatem tego jeszcze nie ulepszaliśmy, a można. Znaczy posiekali na kawałki. Dobra, mam trochę strzał jeszcze. Max cegieł, o, to też można wykorzystać. Może w sumie gdzieś wejdę na górę i zacznę do nich pruć ze strzał. No jest to jakaś taktyka. Ale trochę mało zdrowia, trzeba by chyba się uleczyć. No, dla naszego bezpieczeństwa, żeby tu nie zginąć zaraz. No i przy okazji od razu. Czemu by nie? Tutaj też od razu. Tłumik. Może tak samo cicho jak łukiem. Zaczyna schody gdzieś pewnie tam, Eli, ale... Teraz pali licho schody, póki co. Tu może być trochę zapasów. Naboje na samym środku, super. No, kto powiedział, że trzeba mieć porządek? Dobra, laptopy, nie laptopy. Nie, apteczką nie będziemy strzelać, oczywiście. O, 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 tu widzę coś. Kto i gdzie? Nie, serio, kto i gdzie mnie widział prawie teraz? Nie chciałbym tu wejść do jakiegoś gościa. Tak, po prostu, chyba że jest ktoś gdzieś wyżej już. Są mi schody, dobra. I co najmniej dwie osoby. Chyba dwie kobiety jeszcze. Nie wiem, czy to pomaga, czy wręcz przeciwnie. Dobra, może mnie nie zauważą. Jak tu prześmignę. Rozglądam się w poszukiwaniu zapasów oczywiście jeszcze. Co broń z tłumikiem. W sumie mam cegły, pułapki, mam tu wszystko. Oj. Kto się tu widzi? Tutaj czysto. Orzesz ty. A bardzo blisko. I tam, uuu. I dwie postaci w sumie, aha. A zróbmy dla nich pułapkę tutaj. I na to taki mały myk. Tylko ja się muszę wyczołgać stąd. Czym prędzej. Oddalić się troszeczkę. I obserwować, czy ktoś tam faktycznie podejdzie. Uuu, tam więcej niż ta jedna osoba. Jedna, bo dwie były tam. Ale co, nikt się nie wypuścił? No, to gdzie była ta cegła? Oj, shotgun wreszcie, nareszcie. Póki co, broń to najczęściej uratowała mi dupę. Nikt. Ale... Oni są serio coraz bliżej. No właśnie, kręcę w górę do szpitala, bo to jest wejście do szpitala już, prawda? Tak, no, dokładnie. No nikt nie wejdzie moją pułapkę. Ej, no, nie róbcie mi tego. Gdzie to jest ta cegła? No co ty, tego to nikt by nie widział z takiej odległości. Nie, ale gdzie była ta cegła? Tu? Jest i ona. Nie, ale serio zacząłem rozważać, czy nie zrobić tego jakoś inaczej. W sumie, czy oni ze szpitala żeby tam widzieli? Nie. Toporek lepszy. Zdecydowanie. Dobra, tutaj coś? Nic. Kurde, oni raczej nie wejdą w moją pułapkę. Ej, ale z drugiej strony. A to idzie? Nie. Szkoda. Dobra, jakby to ładnie teraz zrobić. Znaczy, możemy też zrobić to po prostu brzydko, ale... Muszę ich sprowokować, żeby tu wyskoczyli. Jakoś. Ale chyba większa szansa, że ktoś wyjdzie frontem. Więc tam zostawmy pułapkę. Zresztą oni są bardzo blisko, to można faktycznie... O!
tak po cichutku, po malutku tutaj. Oj. Eli, co ty robisz? Czołga się do tyłu, no przecież o to chodziło. Jeszcze. Co ty masz problemy? Czołgają się do tyłu? Ja mam dobrze wiedzieć po takim czasie. Ale dobra, uwaga, rzut leżąc. No i nie mówcie, że nikt tego nie słyszał. O, dobra, jest, zobaczę co się dzieje, a ja zobaczę jak goście urywa nogę, ale chyba jestem ciut za blisko. A przy okazji właśnie, może łuk? Nic nie mam. No jak to? Śmierć! Dobra, jakoś trzeba było rozpalić tą akcję. Ja, i co? Pójdzie ktoś? Tam ta bomba cały czas leży. Ja zapraszam. Nie mogła uciec daleko. No, nasłuchuję. Co, wyjdą? No jak wyjdą, to po nich, ale... Coś mi się nie wydaje, żeby ktoś się zamierzał z wyjściem tutaj. Fajnie, zabiłem jednego z nich i nikt nie sprawdził nawet, skąd poleciała strzała, ani nic. No super. Jesteśmy w takim impasie. Oni czekają na mnie, ja czekam na nich. Nic tu nie widzę. Dobra, głos męski i żeński. Jeszcze dwie osoby. Mógłbym stworzyć coś. Ale też w sumie na takim dystansie, to może jednak shotgun. Z tym jednym pociskiem tylko. Zresztą jedną łuską w sumie. Nie dobra, jeżeli już mnie zobaczą, to lepiej rewolwer. Jest i butelka, dobra. Nie, czołgać nie ma co, przesada. No. Dobra, z tej strony. O-o, idę na wprost kogoś. Chyba ją mamy. Mówisz? No, sprawdź. Zobacz. Rzuć okiem. No, z nożem? Nie, z shotgunem. Ups. Oj, dwie osoby. Aha, dobra. Tam pułapkę trzeba było zostawić. Pójdzie w tą stronę, czy nie? Dobra, widzę w tył zwrot. Można by to było łukiem, albo w sumie czymkolwiek, tak naprawdę. O, shotgun coraz lepiej. Ej, nie, ja naprawdę chcę użyć bomby. Dobra. Od razu pyk następną. O, od razu kolejne zapasy. Dobra, zobaczmy, no. Idą tu, czy nie idą? Ups. Już jest nasza. Pójdę to sprawdzić. No, to zapraszam. Ups. No, tu. Nic nie widzę. Jeszcze bliżej, albo w ogóle chodźcie dwójkami. To jest w sumie bezpieczniejsze. Shannon nie ma nóg. I ogólnie chyba po Shannon. Niekoniecznie. W ogóle nie uciekałem. W ogóle. Nie boisz się drugiej miny? Zobacz, co spotkało biedną Shannon. No i po niej. Nie w tą stronę spojrzałaś, Monika. Nie w tą stronę. O, jeszcze jedna tu gdzieś tu się kręci. No, jeżeli już to poszli w kierunku eksplozji. Jak na moje. No dobra, przeszukamy to tutaj na spokojnie. Zobaczymy, czy ktoś się pojawi, ale my, kochani, zobaczymy się już w następnym odcinku. Potem w tym momencie kończę. Eli pewnie to przeżyje. Dobrze jej idzie póki co. Trzymajcie się, wielkie dzięki za oglądanie. Pozdro, cześć, hej!